Dosłownie podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam Sonia Draga. Historia zna wiele przykładów, gdy poczucie moralnej wyższości popychało ludzi do niemoralnych czynów, kiedy tak zwane wyższe dobro stawało się usprawiedliwieniem najgorszego zła. Katarzyna Zacharska przy mikrofonie. Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji dosłownie podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Dzisiejsza audycja dotyczyła będzie książki Claudii Pineiro Katedry. Opowiada ona historię 17-letniej Anny, której poćwiartowane i nadpalone zwłoki znaleziono na śmietniku. Jej bliscy przez 30 lat próbują poradzić sobie z tą tragedią, każdy z osobna. Siostra przestaje wierzyć w Boga i zrywa kontakty z rodziną, przyjaciółka traci pamięć, matka dewocieje, a ojciec próbuje rozwikłać zagadkę śmierci swojej kruszynki, zatrudniając specjalistę od kryminalistyki który w mgnieniu oka podrzuca mu najważniejszy trop. Jednak dopiero 30 lat później. Ale Katedry to książka nie tylko o tym. To jest też książka, która stawia wiele pytań, na które każdy może odpowiedzieć inaczej. Do czego człowiekowi potrzebna jest religia? Jaki jest związek między moralnością a byciem religijnym? Gdzie jest granica między żarliwą wiarą a religijnym fanatyzmem? Dlaczego tak wiele osób nie czuje, że ją przekracza? O tym rozmawiała będę z dr Agnieszką Bukowską, socjologiem, pedagogiem i wykładowcą z Kolegium Civitas w Warszawie, która naukowo zajmuje się sektami destrukcyjnymi, wpływem społecznym i manipulacją w tych grupach oraz radykalizacją postaw. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, proszę powiedzieć, jeśli chodzi o samą religijność, nie tę patologiczną, ale taką po prostu religijność, z którą też pani się spotyka prawdopodobnie w swojej pracy. Jak człowiek staje się osobą religijną? Czy tutaj kluczowe jest nasze dzieciństwo? Nie, nie tylko. Oczywiście religię wnosimy do swojego życia razem z urodzeniem. Przejmujemy taką, a nie inną religię od rodziców, wzrastamy w, w tej a nie innej religii. Być może jeżeli nam ona nie odpowiada, to na jakimś etapie życia ją zmieniamy. Oczywiście takie, takie przypadki są znane, i nie tylko w różnych takich patologicznych oczywiście sytuacjach, jak, jak tutaj o tych sektach, którymi ja się zajmuję. O których Pani wspomniała, ale w ogóle, no, jeżeli nam prawda, jakaś religia nie zaspokaja potrzeb, to ją zmieniamy. Ale zdaje, zdarza się oczywiście też tak, że człowiek rodzi się w, re, w rodzinie, gdzie zupełnie, no, a religijnej, gdzie, gdzie rodzice są tak zwani niewierzący, cała rodzina. No i później na jakimś etapie życia zaczyna być osobą tak zwaną wierzącą, i tutaj przyczyn może być oczywiście tyle, ile ludzi. Natomiast jedną z takich podstawowych przyczyn to jest potrzeba, potrzeba duchowości, potrzeba, żeby należeć do jakiejś wspólnoty religijnej. No, tak jak powiedziałam, tych, tych, tych potrzeb może być bardzo wiele, ale na, głównie tutaj właśnie taka potrzeba tej duchowości, potrzeba, potrzeba zgłębiania rozwoju osobistego i bycia być może częścią jakiejś, jakiejś wspólnoty religii. To są takie główne potrzeby, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, tych potrzeb może być różno. Kto, różnie, różnie, różnie dużo. To znaczy, ktoś może odczuwać jakąś pustkę, gdzieś tam jakieś ma, ma klimaty depresyjne, śmierć y, bliskiej osoby, utrata pracy, y, czy jakiś zawód miłosny. I, czyli sytuacje kryzysowe. Czyli też, sytuacje kryzysowe. Tak? W życiu kryzysowe, dorosłym, które nas spotykają. Dokładnie. Sytuacje kryzysowe, które nas w życiu spotykają, właśnie mogą być taką drogą prowadzącą nas y, ku tej y, religii, czy różnym innym formom duchowości. Bo bo my tutaj, dzisiejszy człowiek pamiętajmy, często mówi, że nie jest osobą religijną, ale jest osobą duchową i, i to też trzeba brać pod uwagę, czyli nie, nie konkretna religia, nie jedna z tych dużych religii, które tutaj znamy, natomiast może być to albo jakaś nowa, nowa nowo budzący się ruch religijny, czy może być właśnie jakaś taka indywidualna forma duchowości, czasami zlepek czerpiemy z paru religii i tak to nam zaspokaja nasze potrzeby. I tu jest ta pierwsza Pułapka, jak mi się mm -hmm. wydaje, że stereotypowo myślimy, że sekty są związane z religią. A z tego, co pani mówiła, jak rozmawiałyśmy przed audycją, to właśnie z takich ruch ruchów również pozareligijnych wywodzą się takie grupy, które no, są przyczyną, członkowstwo w nich jest przyczyną wielu, wielu nieszczęść. W nich dochodzi właśnie do prania mózgu, ludzie. Nagle gubią swoją tożsamość. Tak, oczywiście. My żyjemy w takim, z takim pewnym stereotypem. Ludziom się wydaje, że jak sekta, to jest grupa religijna, prawda? Natomiast nic bardziej mylnego, nic bardziej błędnego, dlatego, że mamy mnóstwo grup, które są grupami nawiązującymi gdzieś tam nawet nie w bezpośredni sposób do, kolej, do konkretnej religii, tylko czerpią ewentualnie jakieś elementy, dodając jeszcze swoje. Właśnie mówię, jakieś bliżej niezidentyfikowane formy duchowości i na przykład mogą to być grupy paramedyczne takie, czyli tutaj z jednej strony jakaś paramedycyna, alternatywne formy tak zwanego uzdrawiania wokół znachorów, wokół zdrowicieli skupione, właśnie wykorzystujące też jakąś religię, jakieś elementy duchowości. Czy na przykład bardzo popularne dzisiaj grupy z obszaru parapsychologii, czyli, czyli grupy skupione wokół jakichś liderów, przywódców, wykorzystujących takie poza za akademickie metody pracy z, z, z obszaru psychologii czy parapsychologii i, i rozwoju, osobistego, i rozwoju tak? osobistego. To jest właśnie taki, taka pułapka trochę naszych czasów. Oczywiście bardzo dobrze, jak się rozwijamy, prawda, bardzo dobrze, jak korzystamy z różnych szkoleń. Natomiast trzeba uważać, żebyśmy w tym takim pędzie ku rozwojowi osobistemu właśnie nie napotkali grupy. Grupy, które, grupy, grup przywódce z grupą nie tylko nam nie pomogą, ale wręcz zaszkodzą. Będziemy no, ponosili przez lata czasami konsekwencje takiego uczestnictwa. Czy różne grupy para, paranaukowe, gdzieś tam oscylujące wokół tych grup ufologicznych i też prawda, dołączają tutaj elementy religii, elementy duchowości. Także pamiętajmy, że, że nie tylko, to nie jest, sekta, to nie jest tylko grupa religijna. To jest grupa, mówię, bardzo szeroko obszęd, takiego obszaru, pojętego obszaru duchowości. Mało tego dzisiaj wychodzą te grupy poza tą, tą, tą taką duchowość w tym takim no, znanym, stereotypowym prawda, obszarze, czyli mamy takie grupy, tak zwaną duchowość pozareligijną, czyli nie mającą za wiele w ogóle wspólnego z żadną religią i, i z żadną dotychczasową znaną formą duchowości żeby za bardzo nie odbiegać od tematu książki, a właściwie wrócić też do niej. mimo że dziś to zagrożenie też jest widziany ze strony ruchów pozareligijnych, ale również i religijnych, jak pani oczywiście, wspomniała. Tak, tak. W samym kościele katolickim też pojawiają się takie odnogi, takie, takie formy zgromadzeń, które są delikatnie mówiąc kontrowersyjne i sam kościół też ma z nimi problem. Tak, oczywiście. Ja współpracuję z księżmi z zajmującymi się między innymi taką problematyką na terenie kościoła katolickiego, w Polsce, jak wiemy, funkcjonuje mnóstwo różnych ruchów, i w obrębie takich ruchów różnie, również powstają grupy, o których możemy powiedzieć, że zachowanie, że działalność, że wpływ lidera na, na członków tej grupy jest destrukcyjny, że dochodzi tam do, do takiego bardzo silnego wpływu społecznego manipulacji, psychomanipulacji. I ja tutaj chciałam powiedzieć, że nie wymienię celowo nazw tych ruchów, natomiast wyobraźmy sobie sytuację, funkcjonuje w Polsce powiedzmy 500 wspólnot w obrębie jakiegoś ruchu i trzy odchodzą w tak zwane sekciarstwo, to znaczy no dochodzi do, do, u nich do takich mechanizmów jak w sektach. Oczywiście to kładzie cień na cały ruch, ale trzeba powiedzieć, że takie wspólnoty są, takie grupy, takie grupy się pojawiają i wcale nie mało ich się pojawia i tutaj, tak jak pani redaktor przed chwilą powiedziała, jest to Problem duży Kościoła katolickiego, nie tylko Kościoła katolickiego, bo i, bo i protestanckiego w Polsce, ale jest to zasadniczo duży problem. Nie do końca księża sobie dają radę z tym wszystkim. Książka katedry nie mówi o sektach, ale występuje tam pewien mechanizm, który też jest obecny w działalności sekt. Tam jest takie ślepe poddanie autorytetowi, który tu jest akurat osoba wierząca, jest to Kościół Katolicki, osoba bardzo wierząca w imię swojej wiary i y, obrony swojego bogobojnego życia, y, nie cofnie się przed niczym żeby tego nie zburzyć, co więcej potrafi być bardzo okrutna i bezwzględna dla innych osób. Czy pani spotykała się z takimi przypadkami, że moralność człowieka potrafi doznać takiego, że człowiek potrafi doznać takiego rozdwojenia jaźni, mieć w sobie obraz osoby takiej bardzo moralnej, bardzo prawej, jednocześnie robiąc Dosyć podłe rzeczy, absolutnie niemoralne. No, oczywiście, mając o sobie takie zdanie, że się jest osobą moralną, można też zabijać w imię religii. Jeżeli tutaj doszło do takich, takich, takich procesów, oczywiście, jak najbardziej to można i takie rzeczy robić. I, I robi się oczywiście właśnie tłumacząc to, że robi się na przykład dla dobra innego człowieka chociażby... Wyższe potem, dobro, Wyższe prawda? dobro, tak? Chociażby, że owszem, poniesie jakąś karę, poniesie jakąś ofiarę, na przykład najwyższą ofiarę, czyli będzie to śmierć, ale dzięki temu nie będzie dalej żył na tym ziemskim padole, grzeszył na przykład i dzięki temu, że już za chwilę odejdzie z tego świata, pójdzie do nieba, załóżmy. To jest taka, taka nagroda, którą go ma, ma, ma tą osobę spotkać. I oczywiście może dochodzić, prawda, do takich sytuacji. Nie chodzi o sekty. Mogą to być jakieś, jakieś, jakieś osobniki wysoce patologiczne, które taką sobie wizję świata na przykład nałożą, że on tutaj będzie nagle oczyszczał, powiedzmy, tą ziemię z ludzi i niekoniecznie złych. Może na przykład z ludzi dobrych, po to, żeby ci dobrzy dalej przez życie nie szli, nie grzeszyli, tylko na takim etapie, na którym on uzna, że to jest ten moment, kiedy powinni opuścić tą, tą ziemię, bo będą zbawieni, to to robi na przykład. To jest ta obietnica życia pozagrobowego, którą obiecuje nam wiele religii. Ta nadzieja na to, że nie wszystko tutaj skończone. Widmo śmierci dla człowieka jest tak straszne, że dlatego prawdopodobnie potrzebuje religii, tak ciężko jest mu się z tym marzeniem rozstać, że nie wszystko skończone. Z drugiej strony, jednak, wydaje się, że jest to dosyć sporą pułapką. W książce katedry też możecie Państwo też mieć takie wrażenie, że gdyby tej obietnicy życia wiecznego nie było. Gdybyśmy musieli tu rozwiązać wszystkie swoje problemy, zupełnie inaczej musielibyśmy postępować, zupełnie inaczej możliwe postąpiliby bohaterowie tej książki. I to też jest jedno z tych pytań, które stawia lektura katedr: czy ateiści, ludzie, którzy wiedzą o tym, że tutaj wszystko musimy rozwiązać, być dobrymi ludźmi tu i teraz, nie w życiu wiecznym, czy oni nie mają racji? Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy się rozliczali tu i teraz? No, pewnie z wielu perspektyw byłoby lepiej. I, i to, że akurat być może właśnie to, że muszą się ateiści rozliczać tu i teraz i żyją chwilą tą obecną, to być może też świadczy o tym, że wiele osób, na przykład wielu ateistów, którzy uważani są za osoby gorsze właśnie w kontekście na przykład takiej moralności, w kontekście jakiejś prawości, charakteru, tak naprawdę są osobami często dużo bardziej prawymi, uczciwymi, no tak zwanymi lepszymi, tak? Ogólnie jakbyśmy tutaj, to słowo lepsze dużą pojemność ma, niż na przykład właśnie takie osoby Wierzące, które na każdym etapie życia mogą się sugerować prawdą, że przecież ja się kiedyś zmienię, Pan Bóg mi wybaczy, bo, bo tak na tym polega moja religia i mogę przez prawda 70 lat mojego życia być niecnym człowiekiem, a później nagle ciach, bo z jednej nawróconej owcy będzie większa radość niż z tego, z tego, który całe życie żył uczciwie. Więc no powiedzmy tak fałszywie gdzieś tam interpretowana Biblia, interpretowane to, to, to co Kościół mówi. No właśnie może może, może tutaj no prowadzić do, raz, że do jakiejś tragedii, a też do tego, że właśnie ci ludzie poniekąd są tacy trochę zwolnieni z obowiązku życia, bycia tu i teraz, bo mają tylko 70 czy 80 czy 90 lat czasu. Nie, ten czas trwa w nieskończoność, więc jeszcze liczą na to, że być może tam będzie inaczej, tam będą mogli naprawić to, co tu zrobili złego. Przygotowując się do audycji, trafiłam na ciekawy artykuł w Rzeczpospolitej. Nie jest to rzecz najnowsza, ale dziennikarz Jakub Bierzyński właśnie na łamach Rzeczpospolitej dokonał takiego porównania w poszukiwaniu oczywiście moralności, mm -hmm. związku moralności z religijnością. Dokonał takiego porównania krajów Unii deklarujących się jako wierzące, czyli na przykład Rumunia, Portugalia, Polska. Porównał je z krajami świeckimi, Czechy i Szwecja. Chciał sprawdzić, jak poziom religijności ma się do liczby przez w danym kraju. To pierwsze, co mu przyszło mhm. do głowy. E, oczywiście m, sprawa nie jest aż tak prosta, żeby to porównać, bo każdy kraj ma inny, m, inne ustawodawstwo, inny system karny, ale y, przyjął jako wskaźnik demoralizacji, upadku norm moralnych, przyjął sobie liczbę morderstw na 100 tysięcy osób. To wydawało mu się najbardziej takie obiektywne. Oraz liczbę rozwodów. Okazało się, że stopień religijności nie ma żadnego wpływu na poziom przestępczości, czyli i w krajach, które deklarują się jako większości wierzące, jak i te, które są świeckie, poziom przestępczości, zwłaszcza liczby zabójstw, był mniej więcej na tym samym poziomie, czyli. Nasza religijność wcale nie znaczy, że będziemy na przykład mnie mordować. Za to z, w krajach wierzących spadała liczba rozwodów. Co nie znaczy, że w tych rodzinach oczywiście działo się lepiej. Oczywiście, no, no spójrzmy też na, na kraje. Zlaicyzowane to nie jest też tak, że, że ta przestępczość jest, jest jakoś relatywnie dużo wyższa niż powiedzmy te kraje, które są uważane za, za kraje, gdzie, jest, gdzie dużo osób prawda, jest wierzących. Poza tym też powiedzmy sobie szczerze, te badania, które są prowadzone i, i które świadczą o tym, że w jednym kraju jest dużo więcej powiedzmy chrześcijan, a, a w innym mniej. Tutaj ja odnoszę się do powiedzmy Polski i naszych sąsiadów wokół tych najbliższych. To nie znaczy, że tak faktycznie jest, dlatego, że no ilość osób, które faktycznie chodzą do Kościoła, które faktycznie przestrzegają dekalogu, które faktycznie się tym normom, zasadom, które, które Kościół propaguje, faktycznie poddaje i je realizuje, wprowadza w życie, jest tak naprawdę bardzo mało. I coraz mniej, coraz mniej, dlatego też, że chociażby te normy, zasady, wartości, one w dzisiejszym, po nowoczesnym świecie, nie przystają do do tego życia takiego, jakie sobie ludzie, jakie sobie młodzi ludzie szczególnie wyobrażają, jak, jak to życie ma przebiegać. Ten kościół często to wszystko, co, co tutaj nam zaczyna proponować, no niestety, ale nie uszczęśliwia człowieka, wręcz, wręcz odwrotnie, wręcz powoduje jakiś dyskomfort psychiczny, złe samopoczucie i różne inne negatywne objawy. A to też we wspomnianym artykule autor podnosił, że wskaźnik zadowolenia z życia był tym niższy, im więcej osób wierzących było w kraju. Mm -hmm. Także... No, może to być też tak, że załóżmy przykład młodych ludzi, których no powiedzmy kościół w jakiś sposób ogranicza płciowo, prawda? No, a nasza płciowość jest takim no, nie, nie, nieoderwanym elementem naszego życia. No i chociażby może mieć to wpływ właśnie na jakieś takie nerwice seksualne, na jakieś inne problemy, które się przekładają na zdrowie, zdrowie psychiczne. No i na przykład właśnie, właśnie to, to to oczywiście jest szeroki. Wiele dróżek wchodzimy. Mamy jedno ograniczenie, ograniczenie generuje kolejne ograniczenia, kolejne ograniczenia generują jakieś zaburzenia czy choroby psychiczne. No i później no, mamy sytuację taką, jaką mamy, prawda? Kolejnym problemem, który porusza książka katedry Claudii Pineiro, to jest problem celibatu. Mamy tam postać młodego księdza, który... Młodego niedoszłego księdza, który studiuje jeszcze w seminarium i on ma wiele dylematów związanych z celibatem. Ta historia, która go spotyka, oczywiście nie chcę Państwu zdradzać za bardzo, bo bardzo bym chciała, żeby Państwo przeczytali tę książkę, bo jest naprawdę tego warta, ale na pewno stawia duże, duże zapytanie nad sensownością zamykania młodych mężczyzn w ryzach celibatu. No to jest problem, który jest problemem wielu młodych księży, wielu, wielu młodych kandydatów na ewentualnych księży. I i oczywiście możemy mówić i możemy tutaj się prześcigać jedna religia z drugą, która jest lepsza, bo jedna zezwala, powiedzmy, księżom na, na to, żeby posiadali rodziny, inna nie. Moje osobiste zdanie jest takie, że duszpasterz jest dobrym duszpasterzem, jeżeli będzie w stanie rozumieć to, tą swoją owczarnię, jak to Kościół mówi. Czyli no, ksiądz, który ma żonę, który ma dzieci, jest w stanie zrozumieć, moim zdaniem, nie tylko moim, to jest zdanie, które, które często słyszę nawet wśród księży, będzie mógł lepiej, świadomiej pokierować swoimi wiernymi, dlatego że chociażby właśnie no wie, jak to życie wygląda. To nie jest takie życie oderwane gdzieś tam w, w, na plebanii, tylko to jest takie życie, gdzie, gdzie jest żona, gdzie są dzieci, gdzie jest szkoła, gdzie są takie problemy, jakie mają problemy wierni, wierni w, w parafii. Poza tym jest to występek przeciwko naturze. Jest to występek przeciwko naturze. To, to która jest, daje osobom Oczywiście. Znać. To jest trochę tak, jak powiedziałam przed chwilą o tych młodych ludziach, że Kościół być może dla nich byłby czymś piękniejszym, czymś lepszym, czymś, co, co dla nich mogłoby być pomocne w życiu, no ale wiesz, jeżeli właśnie młodzi ludzie słyszą, podejmując życie płciowe, że, że to jest pierwsza droga, do, pierwszy stopień do piekła, i, a w każdym razie coś, co bardzo złego, co, co robią w życiu, i że dzięki temu nie mogą być. Na przykład dobrymi katolikami, czy w ogóle osobami, które dostąpią zbawienia, bo różni się są księża, prawda? Takie rzeczy też młodzi ludzie słyszą, mówię, począwszy od takich naprawdę przyjemnych rzeczy, a skończywszy na takich tragicznych. No to, no to jak, można, jak można później no, patrzeć pozytywnie i z taką radością i ufnością na ten kościół, prawda? I taka powszechna gloryfikacja dziewictwa, która prowadzi do wypaczeń w wielu religiach? W wielu religiach, tutaj my jeszcze i tak nie mamy, jeżeli chodzi tutaj o chrześcijaństwo, mówimy, tak. bo, bo, bo prawda Polska jest uważana za, za kraj chrześcijański, katolicki. Natomiast oczywiście no, jest to stygmatyzujące dla kobiet, dla dziewczyn, dla, no, też poniekąd i dla, dla tych młodych chłopców, jeżeli na przykład okaże się, że, że jego dziewczyna czy przyszła żona już jakiś tam kontakt miała. No ale przede wszystkim też może prowadzić do wielu różnych tragedii. A dla dziewczyn, które gdzieś tam, no prawda, współżyły z, z jednym chłopakiem, a teraz zaczynają z drugim, może być właśnie taka łatka stygmatyzacja, że to jest jakaś puszczalska, że to to jest jakaś zła dziewczyna, ma zły charakter, a pewnie jak, jak już miała jednego i drugiego, to pewno za chwilę będzie miała dziesięciu kolejnych, prawda? Że to jest tak, że ona się nie zatrzyma, bo, bo, ta, bo ta taka bogobojna, bo ta, bo ta dziewica to by na pewno była już tą taką, y, miała zadatki na tą, na tą super, super kobietę przez całe życie, taką właśnie bogobojną, bez żadnego grzechu idącą przez życie. No, bez żadnego to się może nie da, ale, ale powiedzmy taką, która która mało grzeszy jest cudowną żoną. To nie jest gwarant, tak, że, 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 że żeniąc się z dziewicą, mamy w domu osobę, która, która nigdy nas w życiu nie zdradzi, która będzie już taka. Yy religijna przez całe życie i przestrzegała tego, powiedzmy, dekalogu, tych norm, tych wartości, tych zasad. Ludzie się zmieniają. Dzisiaj są tacy, za 10 lat są inni, więc tutaj to jest taka pułapka, w którą trochę wpadamy. To jest taka też pułapka. Ja czasami rozmawiam z ludźmi właśnie z takich wspólnot dosyć mocno zamkniętych i, i, i takich, no, bardzo zwracających uwagę na to, co się wewnątrz dzieje, wspólnoty wewnątrz kościoła, a nie zwracających uwagi na to, co się dzieje na zewnątrz. I właśnie okazuje Okazuje się, że ci ludzie w wieku lat 20 mają jakieś takie... Mniemanie o świecie bardzo oderwane od rzeczywistości w wieku lat 40, właśnie gdzieś tam yy, po, po jakichś traumatycznych wydarzeniach, bo właśnie okazuje się, że, że chłopak, który miał być takim cudownym chłopakiem, zdradza tą dziewczynę nagminnie, potem się rozchodzą, potem jeszcze jakieś rzeczy są. Że, że to jest takie zderzenie się, bo ja byłam w kościele, ja szukałam chłopaka, czy ja szukałam dziewczyny w kościele, bo mi się wydawało, że, że jeżeli taki będzie, to nie będzie pił, nie będzie zdradzał, nie będzie robił różnych rzeczy. A to okazuje się, że jest zupełnie inaczej czasami, prawda? Więc to też nie jest żaden gwarant, taki, że, że, że jak już sobie z tego środowiska weźmiemy, to znaczy, że, że już będzie do końca życia pięknie i różowo. Czasami też te poprzeczki, które stawia nam takie życie bogobojne, życie religijne, właśnie na przykład czystość aż do ślubu, czy życie zgodnie z jakimiś wyznaczonymi, może sobie, tak, zasadami. Powiedzmy, że mógłby to być dekalog, ale biorąc pod uwagę książkę, katedry, mhm. tam akurat tak się nie dzieje. Ale na przykład życie, czystość do ślubu jest bardzo tam przestrzegana przez jedną z bohaterek i aby to utrzymać, aby to obronić, jest w stanie zrobić bardzo wiele zła. Są to często. Chodzi mi o to, że są to często tak też nieżyciowe, tak trudne do osiągnięcia rzeczy. Życie stawia nas w różnych sytuacjach. Musimy zachować się w jakiś sposób godnie. Czasami nie wiemy jak. Nie, nigdy nie byliśmy w tej sytuacji, a chcąc utrzymać taki kurs tylko i wyłącznie religijny, trzymając się bardzo sztywno narzuconych zasad, no możemy popełnić wiele błędów. Oczywiście, że możemy popełniać... Stracić ludzką twarz. Tak, możemy stracić ludzką twarz, możemy popełniać bardzo wiele błędów. Yy, możemy w imię religii popełniać te błędy, prawda? Właśnie dlatego, że nie dajemy sobie takiego obszaru na podejmowanie innych decyzji, na życie w inny sposób. Yy, no i właśnie to, to jest taka pewna forma yy, no, radykalizacji jakiejś takiej naszego życia. To znaczy my przybieramy yy, postać osób... Yy, no tak, radykałów, radykałów w, w konkretnej religii. No jak wiemy, nam się tutaj głównie radykalizm kojarzy w tej chwili i, 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 i z, 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 z islamem i, i z terrorystami, aczkolwiek błędnie bardzo, bo to absolutnie nie tylko jest cecha tych, tych, tej religii. Natomiast właśnie prowadzić może do, takich, do takich, takich postaw. No a jak wiemy, te postawy radykalne z kolei do niczego dobrego raczej nie prowadzą. Odnosząc się do pani doświadczenia zawodowego. Proszę powiedzieć, czy y, odkryła Pani może albo zna odpowiedź na pytanie, od czego zależy to, że jedni z nas są bardziej podatni na religijną perswazję, inni mniej? To jest wbrew pozorom bardzo proste pytanie, tylko najgorzej jest tak, że właśnie te czasami proste pytania najtrudniej na nie odpowiedzieć. Każdy z nas, każdy człowiek ma jakąś, jakieś niezaspokojone potrzeby, jakbyśmy sobie popatrzyli wstecz, czy nawet w teraz, w tej chwili, w której, w której tutaj się znajdujemy, gdzieś te potrzeby są. No i jeżeli mamy takie niezaspokojone potrzeby, odczuwamy pewne napięcie, chcemy te potrzeby realizować. I tutaj właśnie jest tak, że jeżeli chodzi o tą, o tą, o tą, akurat ten obszar religijny, tutaj też mamy dużo, dużo, ale nie tylko takich związanych z religią, z duchowością, ale na przykład właśnie to, że poszukujemy miłości, chcemy być z drugim człowiekiem, może jesteśmy chorzy i na przykład potrzebujemy jakiegoś wsparcia, może ktoś nam umarł, może może, może ktoś nas opuścił, że utraciliśmy pracę. I są takie potrzeby, i my te potrzeby właśnie w tych miejscach, do których wchodzimy, czy to są jakieś wspólnoty religijne, czy to są sekty, czy w ogóle kościół, bo często, właśnie na przykład, tak co powiedziałam na początku, osoby, które w ogóle nigdy nie miały nic wspólnego z kościołem, z organizacją taką, jak jest kościół, no, stają się członkami właśnie ze względu na te niezaspokojone potrzeby, które nas do, w to, a nie inne miejsce prowadzą. Czy badając tematy sekt i radykalizacji postaw, czy odkryła Pani coś, co było dla Pani zaskoczeniem? Czy było coś dla mnie zaskoczeniem? Było zaskoczeniem na początku, jak tylko badałam te grupy, jak właśnie łatwo można w imię religii niszczyć drugim ludziom życie. I w imię tego, takiej pewności, że to jest właśnie dobrze obrana droga. I, i to zauważyłam, badając, badając liderów, badając osoby, które były bardzo silnie pod, pod, poddane pod wpływ tych liderów, że to są osoby, które uzurpują sobie Prawo do bycia, do bycia bogami, do bycia jedynymi osobami mającymi często, znającymi często prawdę i mogącymi decydować o dosłownie zdrowiu, życiu tych osób, które są, im, które są członkami załóżmy grupy, którą zorganizują, prowadzą, ale też o zdrowiu, o życiu często najbliższych osób, tych osób, które są w grupie, czyli w ogóle. No doprowadzają do takiej destrukcji, dysfunkcji, patologii w tym codziennym życiu tych osób i nie mają z tym, nie, nie mają żadnych skrupułów, robią to w imię, w imię załóżmy Boga, w imię fałszywie pojmowanej religijności. To jest właśnie... Właśnie najgorsze, dlatego że pamiętajmy, że Kościół zbiera w swoich szeregach bardzo dużo osób wrażliwych, otwartych, dobrych ludzi. Dobrych ludzi, których bardzo łatwo wykorzystać. Ja obserwuję, jak właśnie do tych grup wchodzą młodzi ludzie. To są, mówię, ufni, mądrzy, potrzebujący miłości, potrzebujący ciepła. I, i niestety zamiast tego spotykają osoby, które są w stanie zniszczyć im życie. Przekonanie o tym, że religia czyni ludzi lepszymi jest niezwykle silnie zakorzenione w takiej świadomości społecznej, nie tylko w naszym kraju. Opublikowane kilka lat temu badanie, przeprowadzane na Uniwersytecie w Chicago, poddaje to co najmniej wątpliwość. Eksperymentom zostały poddane dzieci. Ponad tysiąc dzieci z sześciu krajów, różnych religii, oraz dzieci z rodzin niewierzących. Wyszło z tego badania, że wychowani w religijnych rodzinach byli mniej szczodrzy i bardziej surowi. Dzieci wychowywane bez religii bardziej szczodrze się dzieliły i nie wymierzały tak surowych kar. No, być może właśnie to ten system i nagród, który funkcjonował w, w, w jakiejś konkretnej religii, czy w jakiejś wspólnocie na przykład, bo też pamiętajmy o tym, że, 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 że właśnie mimo, że jest jakaś konkretna religia, to wspólnoty, które się w obrębie, w obszarze tej, 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 tej religii znajdują, bardzo często odbiegają od tego głównego nurtu, i tak jak powiedziałam na początku, no, nawet Kościół nie ma na to wpływu. Ale być może właśnie z tego powodu na przykład wychowane też w jakiejś takiej być może rywalizacji, bo to też trzeba powiedzieć, że, że w tych grupach jak najbardziej do takiej rywalizacji dochodzi niezdrowej często. Być może jest to taki powód, że, że, że właśnie te dzieci tak czy inaczej się, się, się zachowują. To zależy, no mówię, mogą być albo zbyt karnie wychowywane, albo z kolei zbyt y, otwarcie wychowywane w stosunku do, do, do całej reszty społeczeństwa. Może to być taki przykład. Natomiast no religia i moralność to myślę, że już takie czasy, kiedy żeśmy stawiali znak równości, chociaż no, trudno powiedzieć, czy zawsze, czy, czy w ogóle żeśmy go stawiali, ale powiedzmy jeszcze w tych przednowoczesnych czasach y, może tak. Natomiast no, teraz y, trzeba sobie powiedzieć, że, że, że już raczej raczej go nie stawiamy. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że państwa zachęciliśmy do sięgnięcia do książki Katedry Claudii Pinairo. Państwa i moim gościem była dziś dr Agnieszka Bukowska, socjolog, pedagog i wykładowca z Kolegium Civitas w Warszawie, która naukowo zajmuje się sektami destrukcyjnymi, wpływem społecznym i manipulacją w tych grupach oraz radykalizacją postaw. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To był kolejny odcinek audycji dosłownie podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia. Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam. Sonia Draga.